Starszy człowiek przechodził, zatrzymał się, rozejrzał i powiada: źle człowieku czynisz, budując dom na tej drodze. Nie będzie ci się tutaj wiodło. Będą cię spotykać nieszczęścia. Zlekceważył oczywiście, ale pech chciał, że faktycznie nieszczęścia na niego wielkie spadły. Jedna córka, to ta, która z tym narzeczonym swoim popełnili oboje samobójstwo. Syn z kolei studiował w Warszawie, nie wiem jaki kierunek, popełnił samobójstwo. No więc, tak jakby to, ta przepowiednia jednak sprawdziła się. Sprawdziła się. Później już tym kolejnym to wiodło się, wiecie się, dobrze. Ja sprowadziłem się do Zaraszowa, licząc na to, że kupimy to gospodarstwo. Rodzicom się tu bardzo to podobało. Ja się sprowadzam do szkoły, a do tego gospodarstwa sprowadza się nowy właściciel, Krawczyk z Tarnawki on pochodzi, Krawczykowie. Także to mi uciekło. Później Krawczykowie sprzedali panu Czcińskiemu, no i on do tej pory tutaj gospodarzy. Takie to właśnie to dzieje. Szkoła też i płonęła, ta stara szkoła, w czasie wojny, jak wycofywali się Niemcy, tutaj czołg spalili, podpalili czołg i coś trochę uszkodziło. Ten budowarek przy szkole, no i szkoła się zaczęła palić, ale ktoś tam ugasił. Także wielkich szkód to nie narobiło. Zaraszowa była spalona. Jedynie został dom Łysia. Teraz Andrzej Sójka tam jest. A tak cała ta część wioski to była w pierwszej wojnie światowej spalona. Odbudowali później. A ta została część nienaruszona. To były zupełnie inne czasy, po wojnie. Taki ten dorobek, to nie tylko dorobek państwa, ale każdego dorobek, każdy gonił za czymś, żeby jakoś no, poprawić ten swój standard życiowy. Także ja pamiętam tu, gdzie państwo Zygłowy mieszkają, była taka chata pod strzechą, strzecha to do strzechy łatwo można było do tego dachu ręko dostać. Z małymi okienkami i w lecie to siedział starszy człowiek, to baron się nazywał. Starszy człowiek, o to z 90 pewnie miał. W lnianym tym garniturze, lniane z grzebne porcięta, koszula. I on wysiadywał sobie, to była taka ławka przy tej chacie. Strzecha wystawała, także zabezpieczała go, jak był deszcz. Przecież należało pójść do tego człowieka i porozmawiać. Wiele był opowiedział z tej historii. No ale jak powiadam, jakoś to nie przyszło do głowy. Wydawało się, że jest, to i tak będzie. Ale on zmarł. W kilka lat później, jak już szkoła była budowana, przyjechała jego córka ze Stanów Zjednoczonych tutaj. I prosiła, ażeby je dla szkoły nadać jego imię. Jej tego ojca. No, to był pomysł no, nie do zrealizowania, bowiem imiona nadaje się ludzi, którzy zasłużyli się
czy to dla tego środowiska, czy w ogóle dla kraju. A tak tyle, że on się tu zestarzał i bo to nie nadawało tych uprawnień. No, wyjaśniłem jej, była bardzo zawiedziona, że ja jej to odmówiłem. I później nic o niej więcej nie słyszałem. Obiecała pisać ze Stanów jakieś tam listy, ale nic nie napisała. Tak zostało. Ja bardzo żałuję tego właśnie, tego barona drugi. To był Ślis. Ślis. Ojciec, nie pamiętasz Kowala? Gnąłka? Tak. Pamiętam. O właśnie, to jego ojciec. To był poważny człowiek. I on dużo, to on mi właśnie opowiadał o tym Pawłowskim, który był tym pierwszym nauczycielem w tym środowisku. Zupełnie tak dobrowolnie on to robił, dlatego że nie miał zdrowia, chory był po tej tułaczce 15-letniej wojennej. Rosja przecież ciągle prowadziła wojnę, on w tym wojsku rosyjskim był. I kilka razy ranny. I powrócił schorowany biedak. I właśnie on uczył w lecie, bo w zimie to z kolei dzieci butów nie miały, więc nie chodziły do szkoły, a w lecie przychodziły. I tam było zadaszenie, kilka słupków zadaszonych i stoły długie, no i ławy. I tam prowadził te zajęcia. Za to dawali mu jakiś prowiant do jedzenia, no, coś jakieś do okrycia, bo innych źródeł utrzymania on nie miał, był samotny. No, także no, wielka postać w historii tej wsi. To się tak mało zdarza, żeby ktoś dobrowolnie, bez opłat prowadził takie zajęcia, a czuł taką potrzebę, wiedział o tym, że trzeba kształcić ludzi. To ten Ślis właśnie to mi to opowiada. A tak więcej od nikogo ja nie słyszałem. Ale on to był tu jeden z najstarszych tych mieszkańców. I to miejsce było tam, gdzie teraz jest? Ten bar teraz jest. Aha. To była mleczarnia, to tam w głębi trochę, o, to on tam mieszkał, tam stał taki domek z kamienia, kamienny domek, i to mieszkała wdowa po jakimś też Pawłowskim z dwoma synami, z trojgiem dzieci, tak. To ja pamiętam ten domek, zagrzybiony, mokro zawsze tam z tych ścian kapało. Ona tak biedowała, trochę pracowała w szkole, ale no, zarobek jakiś tam był, niewielki, bo to ta mała szkółka była, więc i tej pracy niewiele, ale bardzo ją zgnębiały ustawicze zebrania wiejskie, gdzie się odbywały w szkole, gdzie przychodzili. A z tą kulturą to było trochę nie tak. Palili papierosy. Butów nikt tam nie ocierał, nie czyścił. Wchodził, a ona nieraz posprzątała. Umyła podłogi w obu tych izbach. Smarowała tym pyłochłonem. Zebranie robią. Jeśli spali papierosa, to na podłogę i zdosił tego opałka. Ona przychodziła
po tym zebraniu i płakała, bo jutro dzieci przychodzą do szkoły. Tak nie może być. Ja prosiłem, żeby wychodzili z tymi papierosami na zewnątrz, ale nikt się nie wieczy. I zrezygnowała z tej pracy. To ją właśnie stąd wypędziło. I znalazła tam schronienie jakieś przy piekarni Kowalskiego. Tam chatka jakaś stała, tam światła nawet nie było. Ona świeczkami oświetlała. No i nie wiem, co, jakie tam losy jej zakończyły się. Wiem, że właśnie te troje dzieci utrzymała. Ładnie wychowała. To ci właśnie Pawłowcy to z tej samej rodziny. To Zdun niechętnie on opowiadał, bo on kupił dwór po Koźmianach. Ze Styżejem razem. Tak, ze Styżejem. Właśnie to większy udział był Zduna jak Styżeja. Większy udział. Bowiem wszystkie budynki to kupił Zdun. Natomiast Styżej, tę ziemię, która jest w rękach Styżejów, to trzech Styżejów. Henryk, Stefan i Edward. O, to piękny kawał pola. A tę stronę z kolei to kupił ten Zdunek. I rozebrał ten dwór, pałacyk ten, to z kamienia był, i to on postawił oborę i Styżej postawił oborę z tego kamienia. A tutaj po pałacyku tym został tylko dół. No i co pozostało po dworze? Kasztany, to one wiodły na to gumno dworskie, to pod dziedziniec. Zostało drzewo cierniowe, które jest unikatem, bo cierń jest krzewem najczęściej, a to jest drzewo. Także drugie takie drzewo rośnie w Puławach, w ogrodzie czy po Czartoryskich. Słyszę, już się przewróciło. Byłem tam 2 lata temu. O, masz. Już nie mają. Aha. Przynajmniej tak się w recepcji dowiedziałem tego parku. Aha. To jest to w takim razie, to na okolice to jest jedyne drzewo. Był czas, co bardzo zdenerwowało to drzewo tego Zdunka, i on chciał wyciąć, dlatego że ciernie opadały i konie się kaleczyły. I dosyć tego, mówi, to trzeba wyciąć. Ja się dowiedziałem i poszedłem do niego i mówię: panie Zdunek, co by pan zrobił? Przecież to cierniowe drzewo, niech pan spojrzy na koronę Chrystusa. Z takiego drzewa miał Chrystus koronę. Więc to by pan wielką krzywdę zrobił, gdyby pan to z tego. Albo to, bo tamto, ale nie wyciął jednak. Ja chciałem zainteresować Ligę Ochrony Przyrody. I dzwoniłem do zarządu wojewódzkiego i przyjechał facet. Porobił zdjęcia, bardzo mi podziękował i miało to być wpisane do zabytków tych zerowych. Ale nic nie zrobił. Nic. I to stoi drzewo. Warto by było, żeby jednak, ja byłem bardzo zawiedziony. Przyjechał człowiek starszy, poważny, narobił tych zdjęć, ładnie mi podziękował, że ja to zainteresowałem te władze wojewódzkie, i na tym się skończyło.